Bóg stworzył świat i stworzył dla świata słońce. Słońce jest największym siewcą życia. Spożywane substancje odżywcze są na tyle wartościowe, na ile niosą ze sobą światło słoneczne. Na pierwszym miejscu było jego kapłaństwo, posługa w kościele, w konfesjonale, kazania głosił, mszę świętą odprawiał, a dopiero później było jego zielarstwo. W odróżnieniu od innych zielarzy, którzy używali jedynie surowców zielarskich w swojej praktyce, ojciec Grzegorz miał takie zalecenia praktyczne. I te zalecenia praktyczne dotyczyły głównie diety, ale nie tylko, również sposobu życia. Czytał, opierał się bardzo dużo na wiedzy ludzi, jemu się tak wydawało, tak może to niezręcznie mówię, ludzi wykształconych, jakoby mądrzejszych od niego, wsłuchiwał się w nich i z nich czerpał. Każdy lekarz powinien być przyjacielem chorego człowieka. Jeśli leczenie oprze się na tej zasadzie, będzie uwieńczone sukcesem.